Witam Was, kochani. Jest mi bardzo miło, żeby przywitać Was wszystkich do mojego świata makijażu. Ja bardzo lubię makijaż. To jest trochę dla mnie jak malarstwo. Bawię się tym. Kiedyś w ogóle nie nosiłam makijaż przez wiele lat i jakoś tak powoli zaczęłam w to wchodzić. Między innymi to się zaczęło od koncertów. I mam ogromną frajdę z tego i chciałabym się podzielić z Wami z takim tutorial, taki tutorial makijażowy z kilka moich produktów, takich ulubionych. I będę umieszczać co jakiś czas nowe filmiki z nowymi looks z koncertu, takie bardziej glam, takie na dzień. Ale dzisiaj zdecydowałam, żeby zrobić coś bardziej takiego delikatnego. No i zaczynamy. To jest mój pierwszy raz i nigdy tego nie robiłam. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dajcie znać i proszę subskrybujcie do mojego kanału i lajkujcie pod komentarze, są bardzo mile widziane. I teraz zrobimy dzisiaj delikatny, taki beżowy, brokatowy look, który będzie zrobiony z tą paletą. To jest paleta Too Faced. Ja bardzo lubię palety Too Faced. To jest, można dostać to w Sephorze. Bardzo dobra jakość, cudowne pigmentacje, bardzo mi się one podobają. Ta akurat jest o wiele mniejsza niż te, które są na ogół od Too Faced, jak zaraz Wam pokażę. Taki z Too Faced na ogół ma trzy linie, tak jakby trzy rows of color i są większe, a ta jest taka malutka, idealna na podróż, idealna, żeby mieć w swojej torebce i nazywa się Teddy Bear. I teraz pokażę Wam, jak ona wygląda, delikatna bardzo, piękne tutaj ma odcienie, tutaj trochę brąz, tutaj trochę róż, takie delikatne, bardzo dobre na co dzień. Bardzo mi się to podoba. I teraz zaczynamy. Ja pokażę Wam, jak ja to u siebie robię. Teraz. Nakładam bazę Fenty Beauty Primer na twarzy, na całą twarz. Na oczy. Wszędzie. Nie zawsze używam bazy. Czasem to zależy, jaki mam dzień i czy to będzie długi dzień, bo czasem taki zwykły, bardzo dobry moisturizing cream wystarczy, ale akurat dzisiaj chciałabym zużyć primer, żeby ten makijaż się dłużej trzymał. Teraz każdy ma swój sposób. Są osoby, które lubią nakładać swój makijaż na twarzy pierw, albo nie nakładają i pierw robią oczy. Ja różnie, czasem tak robię, ale na ogół robię twarz pierw i kontynuacja będzie z linii Fenty Beauty. To jest numer 170, to jest kryjący. Ja mam takie inne fluidy, które używam na bardziej taki no makeup look, ale ona jest kryjąca i bardzo ją lubię i chwalę. Teraz dwie pompki nakładam tutaj i wezmę lustereczko i zaczynamy. I teraz tak, ja używam, jak widać, ja używam gąbeczkę. Ja lubię gąbeczkę, też mam pędzelki do fluidu, ale akurat ja lubię gąbeczkę. Ja zawsze ją moczę troszeczkę, żeby ten fluid dobrze rozprowadzić. Teraz więcej potrzebuję. Jeszcze dwie pompki. Ja lubię Fenty Beauty bardzo. Lubię konsystencję, lubię, że to jest kryjące. I nakładam jedną warstwę, na ogół na czoło nie za dużo. Jedną warstwę nakładam na policzki
i troszeczkę, żeby zwisło, i drugą warstwę nakładam. Na nosik, w kącikach. I tak to, troszeczkę na uszy, troszeczkę na szyję też. I teraz robię czoło. Piszcie do mnie, jakie używacie kosmetyki, jakie są wasze ulubione. Jak zobaczycie coś i macie jakieś pytania a propos tego produktu, to możecie mi się spytać w komentarzach oczywiście. I teraz tak, on jest dosyć jasny i ja lubię taki. Teraz idziemy do korektora. Używam z Benefit Boeing Cakeless Concealer. Tak wygląda. I robię coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozjaśnia pod oczy. Raz, dwa, trzy, cztery. I zaraz go rozprowadzam pod oczy. Tak. Troszeczkę na nos. I to tak wygląda, kochani, na razie. I teraz, ja używam inny korektor na powieki. Używam numer 150 z Fenty Beauty Concealer, bo jest jaśniejszy i bardziej wydobywa te cienie, które używam. Ja akurat tak robię. Troszeczkę sobie nakładam na powieki i rozprowadzam pędzelkiem. Jest taki pędzelek z Fenty Beauty, którego używam do rozprowadzania na powieki. I to tak wygląda. Teraz, jak nie wiem, czy ktoś zauważył, czy widzi, jak takie zbliżenia są bliskie, to miałam zrobione tutaj, miałam zrobione te rzęsy, ale już mi powypadało trochę. I teraz się tak zastanawiam, ale nałożę dzisiaj tłuszcz, bo już mi w sumie powypadało trochę. I teraz tak. Przygotowuję oczy. Pod. Dobra. I to tak wygląda na razie. I teraz. Biorę ten kolor. Już wam pokazuję. Zaczynam od tego koloru. On się nazywa raz, dwa, trzy. Embarrassed. Ja kocham te nazwy, one są takie słodkie. Dobra, zaczynam od Embarrassed. Biorę taki pędzelek. Dobrze, żeby był dosyć puszysty. To jest firma akurat Pagano, ale są tyle tych do wyboru. Tylko żeby był dosyć puszysty, bo chcemy, żeby ono dosyć dużą powierzchnię. Ja akurat robię trochę wysoko. Zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, jak ja to robię. Dobra, nakładam. Nakładam tutaj. I to tak. Nie wiem, kto będzie to oglądać. Ludzie, którzy mają doświadczenie z makijażem, czy raczej nie. Ale to tak jest, że żeby rozprowadzać ten cień, trzeba delikatnie po prostu dotykać i do przodu, dotykać i wracać do tego samego miejsca i rozprowadzać
Trzeba być trochę cierpliwym. Ja lubię wysoko robić swoje cienie na ogół. Taki ładny, delikatny brąz. Beż, brąz. To tak. Drugie oko. Teraz robimy kącik i ja nawet nie wiem, jak się mówi po polsku crease. Tutaj ta linia tutaj nad okiem, nad powieką. Ja bym zaczęła z tym takim, tym brąz. To był taki żółtawy, musztardowy brąz. Teraz idziemy w takim czerwonym brąz. Dobra. I zaczynamy tutaj robić kwiz. I kącik. Akurat teraz byliśmy w Sopocie, mieliśmy koncert i było tak cudownie, naprawdę było tak super. Tak dobrze się bawiliśmy, że to było koniec świata. Też zrobię ten look, który miałam tam. To był na taki różowy, sceniczny, sceniczny. To był taki sceniczny look, to też kiedyś zrobię taki video z tym. Dobra, robimy dalej. I teraz idziemy w ten głębszy, żeby było więcej definicji. On się nazywa raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Fuzzy Wuzzy. Fuzzy Wuzzy. I teraz tak, robimy tylko kąciki teraz, tym razem. Teraz tak, tutaj. Na koniec. I kącik. Teraz kącik robimy, ja bym chciała, żeby on był dosyć mocny. Tylko na kącik. Ten ciemniejszy kolor. Super. Na drugą stronę. Ja dodam trochę tego concealer na powiek. Ja akurat lubię to robić czasem, żeby ten kolor na powiek bardziej wychodził. Już teraz troszeczkę dodam
ten, który używałam na powieki. Raz, dwa. Raz, dwa. Rozprowadzam go. Takim płaski mam, co to jest? 04 Kilis pastelowe All Over Eyeshadow 04. To jest akurat, kupiłam w Rossmanie. I teraz założę ten kolor tutaj, ten świecący, taki marble, jak widać go. On się nazywa, kochani, zaraz, to jest z tej strony. For real, ok. Bierzemy go na powiek. O. Kocham brokat, kocham jak świeci. Że troszeczkę jak się go używa, on spada. To trzeba troszeczkę na to uważać. Dobra. Teraz, kochani, zrobię linię pod okiem, tym najciemniejszym kolorem. Może być w sumie, możemy zrobić trochę tego brokatu pierw. Trochę tego bierzemy. Teraz właśnie, co było na powieki i pod oczy nakładamy. Będzie tu się tak ładnie świeciło. Dobra. Pod oczy. I zrobimy tym ciemniejszym. Też, który mamy w kąciku, zrobimy pod oczy. Super. Zrobię blending tutaj na górze troszeczkę z jaśniejszym kolorem. Wezmę ten taki ten kolor tutaj. Taki ten różowy odcień różu. To znaczy bardziej różowy jest niż tamten, taki bardziej biały. I to tak trochę go dodaję na górze, żeby tą linię
żeby była miększa ta linia tutaj. I to mamy oczy zrobione. Jeszcze tylko primer, ja używam primer Dior Maximizer 3D. 3D Maximizer. To zakładamy. Jak się Too Faced do ust, co je tak powiększa troszeczkę. Lubię to bardzo. Żeby przygotować usta. Troszeczkę szczypie, on jest świetny, go bardzo lubię. I teraz tak, kochani, ja zrobię z Fenty Beauty Shady Biz, kolor Shady Biz, zrobię trochę brązu. Używam specjalną numer 190 bronzer. Szczotkę, pędzelek i tak robię tutaj na dół trochę i teraz robię tutaj na dół na dziąsła, trochę tutaj na górze, na głowie. Trochę tutaj na czoło. Troszeczkę na nos. I teraz słuchajcie, nie wiem czy wiecie o tym, czy ktoś w ogóle kojarzy, że są nowe kosmetyki Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, które są na rynku od tygodnia w Polsce. Tylko było można je zamówić przedtem ze Stanów. Ja zamawiałam ze Stanów i przyjeżdżały ze Stanów. I z okazji tego, że są te nowe kosmetyki, teraz są wegańskie w ogóle, są kompletnie nowa formuła i ona jest znana z tego, że robi takie specjalne lip kits. I ja to zamówiłam lip kit i zamówiłam to. I zamówiłam też błyszczyk, którego zaraz pokażę. I te trzy rzeczy kupiłam, ale przypomniało mi się, że ja mam jeszcze z tej starej kolekcji sporo jej rzeczy. To pomyślałam, że z okazji tego, że ma relaunch i że ma te nowe formuły, to zużyję jej kosmetyki. Oto tutaj jest ten błyszczyk. To jest nowy błyszczyk. Kylie Cosmetics, vegan free, cruelty free. To jest numer, jak się to nazywa? High Gloss 809 You Are The Sun. Kocham te nazwy. A Kylie Jenner Lip Kit kupiłam w kolorze Matte Angel. Zaraz zobaczymy, zaraz założymy. Ale pierw zużyjmy jeszcze to, co ja miałam z kolekcji Kylie poprzedniej. Zużyjemy ten piękny, czerwony blush. Gdzie jest mój pędzel? Tutaj jest ten pędzel. Nakładamy. On jest bardzo spigmentowany.
Najpierw nałożę, potem trochę rozprowadzę. Jest dosyć mocny. Troszkę na nos. Oj. Zaraz wezmę inny pędzel i go rozprowadzę. Żeby był troszeczkę delikatniejszy. O. Już lepiej. Trochę jeszcze tutaj dodam. Trochę tutaj. Dobra, i teraz highlighter. Ja kocham highlighters. Mam różne highlighters, ale tak jak powiedziałam, z okazji tego, że Kylie wydała swoje nowy relaunch zrobiła, wezmę highlighter z jej kolekcji. To jest Banana Split, to jest jej starej kolekcji. Highlighter tutaj nakładam na górę. Ja lubię dużo akurat osobiście. I troszeczkę na nos. I może trochę dodam tutaj jeszcze. Wezmę inny pędzelek i sobie nałożę tutaj trochę. O. Kochani, ostatnia rzecz to nakładanie na usta. Ostatnia rzecz, nakładanie na usta. I to jest nowy lip kit z Kylie Cosmetics, który teraz można dostać w Douglasie. Nie wiedziałam, jaki wybrać, bo tam nie można spróbować, ale wybrałam Angel Matte. Myślę, że będzie pasować do tego, do tych oczy. Zakładamy. Kredka zrobiona i teraz kolor ust. Matka na ust. I look jest zrobiony. Oprócz, prawie zapomniałam, jeszcze rzęsy. Rzęsy używam False Lash Effect Max Factor. Trochę minimalnie na dole też dodaję. Aha, i prawie zapomniałam przecież. Troszeczkę zrobię kreską Kylie. To jest kolor Ebony. Może być za ciemny, zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie za ciemny. To też jest kwestia gustu, czy ktoś lubi taki ciemny. Czy taki troszeczkę delikatniejszy, akurat na koncerty to jest idealne.
troszeczkę tutaj zrobię. I teraz na koniec żel, żeby wszystko się trzymało na miejscu. I ten look, kochani, jest już zrobiony, gotowy. Jak widzicie, powiedzcie mi proszę, jak się Wam podoba, jakie tutorials byście chcieli zobaczyć. To jest taki może troszeczkę mocniejszy na dzień. Aha, może można jeszcze na koniec dodać błyszczyk, jakby się chciało, ale niekoniecznie. Jeszcze na koniec, kochani, dodam troszeczkę błyszczyku. To jest ten You Are The Sun z nowej kolekcji Kylie Cosmetics. Troszeczkę go dodam. I look jest ready. Jak się to Wam podoba? Jak się ten look Wam podoba? Dajcie znać, czy macie do czynienia, czy znacie te kosmetyki, które tutaj używałam, czy macie jakieś pytania a propos tych kosmetyków i co byście chcieli zobaczyć, jakie chcecie zobaczyć tutorials. Mam sporo różnych paletów, różnych firm i będę tutaj umieszczać różne filmiki. Przypominam, subscribe, comment and like i zapraszam do następnego filmiku. Dobra. Again, przypominam, używałam dzisiaj paletę Teddy Bear, Too Faced i do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, całuję mocno, pa pa. Pa, pa, pa.